Co mówią ludzie świeccy, ludzie, którzy są naprawdę wyrobieni duchowo, powiedzieli, Kościół totalnie zawiódł. I to, co mówiliśmy w tych pierwszych filmach i wielu wspaniałych ludzi, którzy tam występowali, to się stało, zaczęło się dokonywać. Nikomu do głowy nie przyszło, że któregoś pięknego dnia na świecie nie będą odprawiane msze świętą. Nie w Polsce, nie w jakimś kraju w Europie, na świecie. Zaufaj mi tam, gdzie jesteś, rób to, co masz robić. To jest twoje zadanie. Część pierwsza. Czy będziemy gotowi wybrać Chrystusa? Ksiądz Piotr Glas. Jesteśmy 4 lata już od czasu, kiedy powstał film Proroctwo. 4 krótkie lata i 4 długie lata. W tych 4 latach pojawiło się bardzo dużo różnych rzeczy, które nigdy nie mogliśmy przewidzieć w tych czasach, kiedy ten film został zrobiony, kiedy twórcy mieli natchnienie od Pana Boga, tą iskrę. 4 lata dzisiaj, patrzymy wstecz, to jest bardzo dużo i myślę, że dla świata i dla świata materialnego, świata politycznego, dla świata duchowego, no jest to olbrzymi krok do przodu. No niestety nie bardzo w dobrej stronę, w dobrą stronę, ale niestety w stronę, która jest bardzo mało optymistyczna. Świat się totalnie zmienia. Zmienili się ludzie, zmienił się niestety Kościół. Zmieniliśmy się my i myślę, że czas i lockdownów, i czas tego zastraszenia, który przyszedł w ostatnim 1,5 roku, dokonał bardzo dużo zniszczeń i duchowych, i psychicznych, no i również i tych materialnych. Jeżeli to wszystko zaczyna się psuć i rozpadać, no to w ten czas wszyscy upadamy i wszyscy błądzimy. No, nazywamy to dzisiaj czasem zamętu, ale zamęt jest bardzo duży i w Kościele. Zamęt jest w naszych duszach, zamęt jest w rodzinach, zamęt jest w polityce i no, gdzie nie popatrzymy się, to niestety bardzo jest trudno w dzisiejszych czasach wielu ludziom. Bardzo trudno jest Kościołowi znaleźć się w nowej sytuacji, kapłanom, no i zwierzchnikom, tym, którzy są odpowiedzialni za nas, którzy podejmują decyzje, i tych zwierzchnikom z niższego szczebla, no aż dochodząc pewno do zwierzchników z najwyższego szczebla, aż do Watykanu. Dzisiaj świat powiedział Bogu nie i wypowiedział wojnę Panu Bogu. I to tak wygląda. Czy możemy dzisiaj podjąć walkę z Panem Bogiem? No możemy podjąć, tak jak szatan podjął walkę, chociaż wie, że jest w sytuacji zupełnie już przegranej i wie, że nie może wygrać z Panem Bogiem, ale może narobić jeszcze bardzo dużo szkód. Jest mocny i dzisiaj jest, no, myślimy tak, wszyscy mówią, u szczytu swojej potęgi. Krótki ma czas, no ale czas mu został dany i opatrzność na to Boża pozwala. Także myślę, że ta wojna będzie trwała i raz rozpoczęta już na taką skalę, w tych ostatnich, szczególnie 2 latach, nie zakończy się tylko ugodowo. To jest taka wojna, gdzie już nie bierze się jeńców. To są ludzie, którzy albo opowiadają się dzisiaj za światłem, za Bogiem i idą na całość i ryzykują czasami bardzo dużo. Muszą postawić na szali, a niestety ludzie, którzy z drugiej strony, którzy idą za ciemnością i nie zdają sobie sprawy, czym ryzykują. I wiedzą, że ich ryzyko
nie skończy się pozytywnie. Tak jak tych, którzy wybrali Pana Boga, skończy się pozytywnie. Jak Jezus sam powiedział, przez wiele ucisków musicie wejść do Królestwa Niebieskiego. Będą zabijać wasze ciało, ale waszej duszy nie zabiją. No niestety ci z drugiej strony nie zdają sobie sprawy, że i duszę, i ciało pogrążają w piekle. Są to słowa z Ewangelii, słowa samego Jezusa. I nawet jeżeli najwyżsi dostojnicy staną przy pulpicie i powiedzą, że Pan Jezus nie miał tego na myśli, no to nie możemy ich słuchać. Dzisiaj jest to najgorsze bluźnierstwo przeciw Panu Bogu, że my mówimy, że Pan Bóg nas okłamał, że Jezus kłamał, że Jezus nie miał tego na myśli, że nie chciał tego powiedzieć, że to jest w innym kontekście. Są czarno na białym, w Biblii są napisane fragmenty, gdzie mówią nam wprost. Jezus powiedział. I mimo, czy się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, są to sprawy, które musimy zaakceptować. Więc dlaczego ludzie stają i mówią, Jezus nie miał tego na myśli. To jest największe bluźnierstwo dzisiaj przeciw Panu Bogu. Powiedzieć Mu, że nas chciał okłamać. No niestety, wielu ludzi, szczególnie mówiąc też ludzi Kościoła, no idzie za tym, ponieważ jest to dzisiaj o wiele łatwiejsza opcja. Opcja pójścia szeroką ścieżką, wybrania szerokiej bramy. No ale znowu Jezus powiedział, kończy się ona ogniem piekielnym, na zgubę wieczną. Czyżby Jezus miał zupełnie coś innego na myśli? Czy nie chciał tego powiedzieć? Dzisiaj niestety ludzie nie chcą tego zaakceptować. Dlatego jest taki dramat, który rozgrywa się w naszych sercach, każdym człowieku, w ludziach, którzy są chrześcijanami, ludzie, którzy są konsekrowani Bogu. I dramat na świecie, który no, coraz to bardziej ten ogień rozlewa się i widzimy coraz to bardziej większy niepokój, coraz bardziej większą niepewność. Słowo zamęt jeszcze raz użyję, ale no, to, co wszystko się dzisiaj dzieje i na co wskazuje, że to jest dopiero początek wielkiej udręki, która nas czeka. No ale znowu wszystko jest przepowiedziane w Biblii. Jezus powiedział, co będą z nami robić, kiedy będziemy chcieli być wierni Jezusowi. Ale piękne też słowa Jezus zawsze powiedział, w każdym miejscu nie bójcie się, będzie was mała trzutka, nie bójcie się, Ojciec Niebieski jest z wami, nie bójcie się, On bardziej się wami opiekuje jak liliami na polu. Nie lękajcie się, są to przepiękne teksty, które myślę dzisiaj powinniśmy rozważać, nie popadać w rozpacz. Chociaż tak po ludzku to jest nam bardzo przykro, bo chcielibyśmy mieć fajne życie, spokojne, prawda, i żyć zgodnie z sumieniem. Kościół powinien być kościołem, to co Jezus powiedział, znakiem sprzeciwu, ale powinniśmy być razem, powinniśmy grać te same nuty, to być w tej samej orkiestrze, a nie w takiej kakofonii, którą dzisiaj widzimy, prawda. Patrząc na Kościół globalnie, ja nie mówię o Kościele polskim tylko, ale o Kościół globalnie, no po prostu dzisiaj jest taka kakofonia i taki zgrzyt, że trudno powiedzieć, że gramy w te same nuty i tą samą melodię. Udajemy, ale no niestety nie jest to, co chyba Pan Jezus chciał powiedzieć. Idźcie i nauczajcie. Bądźcie jedno. Mówcie to, co ja wam powiedziałem. Dzisiaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Gdzieś ktoś próbuje, gdzieś są pewne miejsca. Oczywiście to światło nigdy nie zgaśnie. To światło będzie zawsze w nas. I Jezus nie pozwoli, żeby Kościół kompletnie zniknął, no bo nie może Pan Bóg umrzeć, nie może Pan Bóg zniknąć z powierzchni ziemi. My jesteśmy ciałem Chrystusa. Kościół będzie, tylko zawsze pytanie jest jedno. Czy ten Kościół, który myśmy się wychowali, w którym jesteśmy, żyjemy, który znamy, który nam się wydaje, że jest strukturą nie do pokonania? Nieraz tak patrzę, chodząc ulicami, widzę, tu był klasztor, tu był kościół, dzisiaj jest pub, dzisiaj jest biblioteka, dzisiaj jest jakiś inny dom, który jest używany dla wielu ludzi, gdzie zostały tylko miejsca poświętych. Czasami nawet nie zdejmują krzyży, bo to są fajne ozdoby. Czy jakieś tam świątki zostały, czy okna. Jest fajnym dekoracją jakiegoś pubu, restauracji, hotelu. Czy nawet przerabiane są na miejsce dzisiaj mieszkalne.
No ale jeżeli płaci się po prostu jako wierzącą osobą, jestem, no to łzy płyną. Tu kiedyś ktoś przychodził, tu kiedyś się ktoś modlił, tu przychodzili ludzie, tu byli chrzczeni, tu były odprawiane nabożeństwa, a dzisiaj leje się piwo. Także to dzisiaj świat jest bardzo ciekawy i żyjemy w takiej wielkiej polaryzacji, prawda? Myślę, że to jest to najważniejsze. Stop udawaniu. Koniec już udawania przed Panem Bogiem. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, czy my możemy grać w karty z Panem Bogiem? Bo tak dzisiaj to wygląda. Raz gramy w karty, prawda? Raz on wygra, raz ja wygram, podamy sobie ręce, coś tam stawiamy na stole i gramy o jakąś, z nim ugrywamy sobie pewne rzeczy. No kim ja jesteśmy? Czy on jest naszym partnerem do gry w karty? Tak zrobiliśmy sobie taką fajną bozię, którą możemy sobie poklepać po ramieniu, możemy sobie właśnie zagrać w karty, możemy mu powiedzieć, co nam pasuje, co byśmy chcieli robić. Ty nam tylko, Panie Boże, pobłogosław, daj nam dobre zdrowie. Wszystko jest super, prawda? Abyśmy byli syci, abyśmy wszystko mieli. Nawet mówię, patrząc na kapłanów, na mnie, na nas wszystkich, którzy nazywamy się duchownymi. Natomiast tak mówię, rzeczywiście jesteśmy specjalistami od ducha? Czy rzeczywiście wiemy, o czym my czasami mówimy, co chcemy zrobić, dokąd my dążymy? Bo to są duchowni. Czasami to chyba jest jakiś sarkazm nazywać kogoś, że ktoś nosi koloratkę, że jest duchownym. Kiedy od życia duchowego no, ma dość daleki dystans, albo w ogóle tego życia duchowego nie ma, albo jest bardziej świecki niż niejedni ludzie i parafianie, którzy więcej się modlą, wierzą, studiują i robią wspaniałych rzeczy dzieł Bożych niż ten sam tak zwany duchowny, który, no jak wiem, słyszałem w wielu przypadkach, potrafi robić wiele krzyku i wstrętów do zrobienia jakiegoś dzieła, które jest Bożym. Jeżeli trzeba duchownego prosić o pozwolenia i walczyć, żeby odprawić nabożeństwo, czy jakąś odprawić mszę, czy z jakąś grupą, o pozwolenia, które nie można dostać, użyć kościoła, bo właśnie pobrudzimy ten kościół, czy właśnie jakiemuś księdzu to nie odpowiada. Ludzie świeccy chcą, widziałem to na własne oczy, ludzie świeccy pragną coś zrobić. Największą przeszkodą w parafii jest niestety ksiądz, który jest nie do pokonania, prawda? Ja mówię, no jeżeli człowiek jest duchowny, to człowiek wszystko zrobi. Oczywiście po zbadaniu, po zobaczeniu, czy to jest dzieło Boże, czy tam oczywiście każdy ma prawo i musi, każdy ksiądz zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś drugiego dna niebezpieczeństwa, prawda? Kto to są ci ludzie? To jest jego obowiązkiem, jako pasterza, miejscowego pasterza, ale tak normalnie to w wielu wypadkach słyszałem nie, bo nie. Nie i koniec, bo ja tu jestem, ja tu rządzę, to jest mój teren. I po prostu serce się kraje, prawda? I ja myślę, że ta polaryzacja, to już powiedziałem wcześniej, jest coraz to większa. I może to jest coś właśnie bardzo dobrego od tego czasu, co spotkaliśmy się na tym pierwszym filmie Proroctwo. Ten czas nie spodziewaliśmy się, że coś takiego nastąpi, że ten czas, który jest, wydawał nam się już krótki i bardzo taki intensywny, to był taki jakby czas przed burzą, wiemy, że jest gorąco, że jest bardzo duszno, że coś się wydarzy. W takich klimatach ten film był kręcony, ale jednocześnie żeśmy nie dowierzali. No przecież, powiedzmy, wszystko będzie się kręcić jak do tej pory, wszystko będzie trwało, ludzie będą chodzić do kościoła, prawda, komunia będzie rozdawana, msze będą odprawiane, pielgrzymki będą chodzić, rekolekcje będą się odprawiać, księża będą mówić w kazanie. Nikomu do głowy nie przyszło, że w pewnym momencie może nastąpić koniec tego. Że któregoś pięknego dnia na świecie nie będą odprawiane msze świętą. Nie w Polsce, nie w jakimś kraju w Europie. Na świecie msze nie będą odprawiane. Kościoły będą zamknięte, będą wysokie kary. Księża się pochowają. Biskupi się pochowają. Nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, ale tak się stało w wielu krajach świata i w wielu diecezjach. Wszystko będzie pozamykane, nie będzie żadnych rekolekcji, nie będzie Eucharystii, ludzie będą szli jak, nie wiem, za okupacji gdzieś
Tak nawet nie było źle jak w czasie pandemii, gdzie ludzie nie mogli przyjść do spowiedzi, nie mogli przyjść na mszę, gdzieś bocznymi drogami, gdzieś się ukrywali. Jeden drugiego donosił, jeden na drugiego patrzył się bokiem, bo szedł na Eucharystię, bo był zagrożeniem. Mało było takich, którzy mieli odwagę powiedzieć prawdę. Mało było takich biskupów, którzy stanęli i powiedzieli prawdę. Jeżeli nawet byli gdziekolwiek na świecie, to byli potępiani poprzez system, poprzez władzę i poprzez swoich współbraci. Ja już nie mówię o księżach, którzy nie mieli żadnych szans się przebicia. Nawet jeżeli chciał być odważnym i postępować tak, jak powinien kapłan postąpić, jak pasterz powinien postąpić, stanąć po stronie owiec, niestety tak się nie stało. W wielu przypadkach księża byli pierwszymi, którzy uciekali, którzy dezerterowali, którzy wychodzili z okopów i wycofywali się na z góry upatrzone pozycje. A ludzie zostawali w tych okopach i chcieli walczyć, chcieli Eucharystii, chcieli pasterza, chcieli spowiedzi świętej. Na przykład za granicą było to coś tak zrobione, że nie było żadnych szans tego zrobić, bo sami nawet chrześcijanie donosili do władz, że jakiś dany ksiądz odprawia mszę świętą, czy usiłuje udzielać sakramentów. Także oczywiście była inna sytuacja, inna jest mentalność polska. Inna jest mentalność na przykład w kraju, w którym ja mieszkam. Na pewno inna jest w Niemczech i we Francji, ale tam władze powiedzieli, to jest święte, prawda? I tak ma być. Ludzie nie mieli żadnego krytycyzmu, nie umieli popatrzeć się z boku i mówię, sami ludzie temperowali księdza, który nawet by chciał coś zrobić. Powiedzieć, słuchajcie, to nie jest tak. Słuchajcie, nie bójcie się, przyjdźcie. Czy nawet do spowiedzi, do sakramentów. Nie. Sami ludzie ograniczali tego księdza i zamykali go na plebanii, żeby nie stworzyło zagrożenia. Ale to też świadczy o tym, co się stało z naszą mentalnością. Jaka jest po prostu tragedia, która stała się w nas. Te 4 lata, te ostatnie 2 lata, to pękło wszystko. I to, co mówiliśmy w tych pierwszych filmach i wielu wspaniałych ludzi, którzy tam występowali, to się stało, zaczęło się dokonywać. Ludzie się śmiali z tego, że oczywiście bzdury, znowu coś się wykopuje, znowu coś zmyśla się, prawda? Znowu widzimy wszędzie zagrożenie teorii spisku. 4 lata później żyjemy w zupełnie innym świecie. Ludzie są zupełnie inni. Rodziny są, albo ich nie ma już. Ci nawet ludzie schodzą do kościoła, są zastraszeni. Nie potrafią myśleć normalnie. A najważniejsza jest maseczka i żel, i żeby był dystans. Dobrze, że nawet przyjdą, ale znowu już to mają wkodowane, że kościół jest miejscem zarażenia i kościół jest tym miejscem, którym trzeba najbardziej uważać, nie supermarket czy inne miejsca publiczne. I oczywiście kościół sam, który nie wiem, czy zdał egzamin. Na wielu miejscach kuli ziemskiej, z tego co widzę, obserwuję, słucham. I to mówią ludzie świeccy, ludzie, którzy są naprawdę wyrobieni duchowo, powiedzieli, kościół totalnie zawiódł. Takie były słowa, takie są słowa, taka jest narracja. Kościół ich zawiódł. Kościół, to oczywiście, gdy chodzi tutaj o hierarchię, o tych, którzy są odpowiedzialni z urzędu przez ten Kościół, którzy kiedyś powiedzieli tak wyższym święceniom, którzy, mam nadzieję, wybrani przez Ducha Świętego i powiedzieli Panu Bogu tak, obieram to stanowisko, będę godnie służył, przysięgam, a potem to byli pierwsi ludzie, którzy odchodzili, którzy się poddawali, którzy zakopywali głowę w piasek. I ludzie mówią, wprost powiedzieli, przełożeni nas zawiedli, biskupi nas zawiedli, ci, którzy byli postawieni na urzędach, aby nas w tym momencie prowadzić. I tu jest chyba najgorsza tragedia. Kapłani nas również zdradzili. Kapłani nas zdradzili, bo przysiąkli tym światem, przysiąkli tym systemem i w tym momencie pogubili się. Wielu się pogubiło. Oczywiście nie wszyscy, bo są też i wspaniali, którzy próbowali coś robić i robią w dalszym ciągu. Ale jest bardzo dużo takich, którzy po prostu sami wypędzali ludzi, zamykali kościoły i
zabronili im chodzić. Co niektórzy, jak wiemy, no, mówili, jest to grzech śmiertelny, kiedy człowiek pójdzie do kościoła w czasie pandemii. Jest to grzech śmiertelny, przeciw przykazaniu Bożemu. Także no, obraz jest bardzo skomplikowany. Oczywiście nie beznadziejny. Myślę, że Pan Bóg nad wszystkim czuwa. On dokładnie wie. Wie, co chce, do czego dąży. I myślę, że ta polaryzacja między tymi owcami, kozłami, baranami jest dzisiaj. I barany pójdą w swoją stronę, owce w drugą. Oczywiście musimy się męczyć. No tak, z tym zbożem i konkolem. Prawda? No, nie od razu konkol został wyrwany, przeplewiony i zboże zostawione. Pozwólcie obu rosnąć razem. I to jest to trudne, bo tak się nieraz człowiek zastanawia, Panie Boże, dlaczego? No, dlaczego my musimy razem, jeżeli tyle jest zła, czy my musimy się tak bardzo męczyć? No jest to wielka tajemnica. Ale tutaj chyba jest to, co Jezus mówi, zaufaj, zaufaj, zaufaj całkowicie. To nie ty jesteś, ty masz kontrolę, to ja mam kontrolę. Ja wiem, co robię. Tak było na pierwszych wiekach chrześcijaństwa, prawda? No dlaczego nowe gminy chrześcijańskie, nowe, tyle święty Paweł się natrudził, inni apostołowie, inni potem po nich zakładali gminy w Rzymie i nagle po to, żeby ich potem wyrżnąć w pień na arenach. No też można powiedzieć, po co? No jaka jest pedagogika Pana Boga? Zamiast dać błogosławieństwo, żeby umocnić ten Kościół, no to oni wszyscy ginęli, nie? My tego nie rozumiemy. No dzisiaj jakby się ktoś firmę chciał otworzyć, no to otworzyłby firmę i chciałby to od razu sukcesu, prawda? Wszystko by, raczej by nie budował i niszczył wszystkiego, ale chciałby, żeby to wszystko rosło, zabezpieczyć. No taka jest ludzka pedagogika. Boże, jest jakaś dziwna i inna. Ale potem Pan Bóg posyłał oczywiście swoich ludzi i potem dopiero z perspektywy można było zobaczyć, że Pan Bóg miał swój plan. Oni musiało tak się wydarzyć, musiało się tak stać. Te dzieci, ta młodzież, te rodziny, kobiety musiały ginąć na arenach, aby potem Kościół jeszcze bardziej się wzmocnił. Ja myślę, że do dzisiejszy czas jest taki sam. Zadajemy sobie pytania, dlaczego, po co, na co tak się dzieje. Panie Boże, przecież jesteś tak kochający, tak miłosierny. Dlaczego nas tak doświadczasz? No, dość, że ten Kościół już tak bardzo się skurczył, że Kościół już naprawdę jest w bardzo złej kondycji duchowej. Ja nie mówię o poszczególnych małych grupach, ja nie mówię o ludziach, ale jako Kościół wierzący, mówię i duchowni, i świeccy, jest w bardzo złej kondycji. Kiedy wycofujemy się ze wszystkich frontów, kiedy oddajemy ziemię przeciwnikowi i też możemy powiedzieć, Panie Jezu, no gdzie jesteś? No spuść jakiś ogień z nieba, prawda? Zacząć tą ziemią, niech te wulkany wybuchną, pokaż się na niebie, daj nam jakiś znak. Ale jednocześnie musimy ufać, on mówi, nie, ja mam swoją drogę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mam swoją drogę, zaufaj mi tam, gdzie jesteś, rób to, co masz robić, to jest twoje zadanie. Ja Ciebie z tego rozliczę, prawda? Jeżeli mamy mocną wiarę, którą dzisiaj musimy mieć, to musi być wiara charyzmatyczna. To musi być wiara na pewno taka, która góry przenosi. To nie jest zwykła wiara w Pana Boga. To nie wystarczy już. To musi być naprawdę potężna wiara nadprzyrodzona, która pozwoli nam rzeczywiście przetrwać te trudne czasy. Tak samo dla każdego księdza, tak samo dla przełożonych, dla biskupów, tak samo dla całego Kościoła. Bo wielu rzeczy nie potrafimy sobie wytłumaczyć dzisiaj. Wybrani świadomie wybierają. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że polubiłeś ten film. Dzięki temu więcej ludzi ma szansę go obejrzeć. Wielu ludzi myśli, nawet chrześcijan, katolików, że Kościół to jest taka organizacja, którą się można wpisać poprzez chrzest święty, prawda, przejść stopnie wtajemniczenia, no bo żeby dostać jakieś sakramenty, żeby gdzieś do czegoś należeć, a potem oczywiście życie idzie w swoim kierunku i od czasu do czasu sobie przypominamy o Panu Bogu. Zapominamy, że raz, kiedy jesteśmy w Kościele, oczywiście przez chrzest jesteśmy włączeni do Kościoła, do Chrystusa, ale musi być jeszcze drugi element. Musimy potem świadomie tego Chrystusa wybrać. To, co prawdopodobnie, myślę, z najważniejszą rzeczą w bierzmowaniu. To kiedy już no, świadomy nastolatek czy osoba dorosła musi powiedzieć Chrystusowi tak.
To nie musi z urzędu być, prawda, z biegu, bo wszyscy. No niestety przez lata tak było. No i doprowadziło do tego, do tej tragedii, którą dzisiaj obserwujemy w Kościele, prawda? Ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, ale przeszli wszelkie inicjacje i wszelkie sakramenty, którzy są niewierzący, a najgorzej praktykujący niewierzący. No, to ci jeszcze gorzej, którzy dalej udają, że idą za Chrystusem. Ale o czym mówię, że kiedy jest chrzest i kiedy wybieramy Chrystusa, no włączamy się w Jego mistyczne ciało. To nie jest organizacja czysto ludzka. Kościół należy do Chrystusa. Papież jest tylko wikariuszem Chrystusa, nie jest szefem Kościoła. Jest wikariuszem i powinien wykonywać to, co naucza Jezus, o czym mówi Pismo Święte i tradycja Kościoła. Podtrzymywać tą tradycję. I jeżeli papież to robi, no w ten czas jest pasterzem naszego Kościoła, widzialną głową i nas prowadzi. Potem przez biskupów, przez kapłanów. No ale każdy z nas, czy duchowny, czy osoba świecka, jesteśmy włączani do Kościoła, który jest, jak wierzymy i nauczamy, jest mistycznym ciałem Kościoła, Chrystusa. My jesteśmy razem z Chrystusem. Jak mąż i żona stają się jednym ciałem, i to jest niesamowite, tak samo i my, chodząc do Kościoła, włączając się w ten Kościół, w momencie chrztu, mówienie potem Bogu tak, przyjmowanie wszelkich darów od Ducha Świętego, mówimy tak, chcę być w tym Kościele. Jestem tylko członkiem w organizacji, ale świadomie wybieram drogę Chrystusa. Mnie to zawsze przypomina się ten tekst Pisma Świętego, że zanim ich nazwano chrześcijanami, to nazywali chrześcijan ludzi, którzy szli za Chrystusa tą drogą. To jest piękne, tą drogą, którą wybieram na życie. No i teraz włączając się, wiadomo, Jezus powiedział, jesteśmy razem. Ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. Prowadzę was. Nie obiecał nic nadzwyczajnego, wprost przeciwnie. Prawda? Będą was wydawać Sanhedrynowi, nie wiem, władzom kościelnym, państwowym. Idziecie jak owce między wilki. Ale równocześnie mówi, weźcie swój krzyż. Zostańcie i wytrwajcie do końca. I ta droga jest wpisana. Nie możemy sobie tej drogi wyeliminować. Tak jak dzisiaj eliminuje się cierpienie za wszelką cenę. Nie mówi się o cierpieniu, nie mówi się o porażkach, nie mówi się o doświadczeniach. Mówi się tylko o pełnych sukcesach. Pokazuje się najpiękniejsze rzeczy, obrazki, photoshopy, żeby to wszystko było piękne, kolorowe, radosne. Jeżeli nie jest, no to w ten czas ludzie przeżywają wielkie trudności. Dlatego będąc w Kościele, będąc chrześcijaninem, musimy wiedzieć, że jesteśmy skazani na życiową porażkę. To nie jest droga do życiowego sukcesu. Kiedy idziemy drogą sukcesu, no to jest tragedia, prawda? Wybieramy sobie karierę. No, niestety, no, będąc księdzem, można sobie wybrać wspaniałą karierę i wszystko robić, podporządkować sobie, żeby iść tą karierą, eliminować ludzi po drodze. Tutaj, prawda, się liczy się kariera. Można iść karierą biskupa, prawda? Kariera może się przedłużyć i wybierać taką drogę kariery. Ale normalne życie duchowe, prawda? Ta przestrzeń życia duchowego to jest wybranie życia pójścia za Chrystusem. I to jest ta droga pójścia w tym Kościele za krzyżem. To, co dzisiaj też w chrześcijaństwie się eliminuje. Eliminuje się choroby, eliminuje się cierpienia. Ten nurt cały zielonoświątkowy. Ten nurt, który wszedł w chrześcijaństwo pseudocharyzmatyczne. Nie mówię o wszystkich charyzmatykach, ale pseudocharyzmatyczne. To jest eliminacja wszelkiego cierpienia duchowego, psychicznego, emocjonalnego, fizycznego. Byle tylko Jezus był kochany, uwielbiany i żeby tylko nas uzdrowiał. Jeżeli nas nie będzie uzdrowiał, to będzie oczywiście B. To ja nie chcę takiego Jezusa. Ale to jest po prostu podróbka Kościoła. To jest niestety szataństwo. To diabeł nas od cierpienia odwodzi. I teraz idąc za Chrystusem, idąc tą drogą, wpisujemy się jakby w cierpienie. Oczywiście, że nie znajdujemy sobie cierpienia jako samo w sobie zadowolenie, bo nikt z nas tego nie lubi. Ja też nie lubię ani cierpienia fizycznego, ani psychicznego, ani stresu. Nikt nas tego nie lubi. Ale kiedy w momencie, kiedy już jesteśmy pod ścianą i nie ma innego wyboru, trzeba powiedzieć, Panie Jezu, akceptuję. Widocznie taka jest Twoja wola. I teraz, kiedy cierpi dzisiaj Kościół w XXI wieku, jesteśmy po lockdownach, straszą nas następnymi, prawda? I wiemy, że to nie ustąpi. Wiemy, że
że raz wpadliśmy teraz w szpony szatana, który no niestety ma swoje 5 minut. Jesteśmy w jego szponach, księcia tego świata. I teraz co ludzie robią w tym w Kościele? Jedni uciekają, prawda? Bo Kościół jest w tej chwili najgorszą instytucją, jaką można sobie wyobrazić w oczach świata. Kościół jest po prostu niszczony gdziekolwiek i na różne sposoby. I nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kościół się wykrwawia i można powiedzieć, no uciekajmy jak szczury z takiego okrętu. No po co nam, prawda? Wybierzmy sobie inny kościół, jakąś inną grupę, wybierzmy sobie swoje własne wyznanie, coś udoskonalmy. Nie musimy iść za Ewangelią. Możemy troszeczkę ją zmodyfikować, a są ludzie, którzy mówią nie, musimy iść trwać. To jest mniejszość, duża mniejszość. I musimy trwać z tym kościołem, który w tej chwili przeżywa wielki kryzys, ale i równocześnie, powiem szczerze, wielkie oczyszczenie. To jest czas wielkiego oczyszczenia. No nic nowego nie mówię, ale jest to czas, kiedy jesteśmy doświadczani, a w tym momencie, kiedy jesteśmy doświadczani, na nas spływają największe łaski. Jeżeli trwamy w tym Kościele i jesteśmy wierni temu, co Kościół naucza, temu, co Kościół przekazywał przez 2000 lat, w co wierzył, tradycji Pisma Świętego i tradycji, w ten czas trwamy w tym mistycznym ciele. I w ten czas sprawdzają się słowa. Będziecie w nienawiści u wszystkich. Będą was przeklinać swoja własna matka i ojciec. Będą was wydawać, będą was zabijać, powiedział Jezus. No, ostro. Ale będą was zabijać. No i teraz jak my się zachowujemy w tym momencie, kiedy przychodzi naprawdę wielki ucisk? Panikujemy, uciekamy, odchodzimy, bluźnimy przeciw Bogu. Gdzie ty jesteś? Przecież miałeś być takim dobrym tatusiem. Kiedy nas spotyka jakaś naprawdę niepowodzenie, tragedia, to wszystko jest farsa, to wszystko jest szkoda czasu. Albo trwamy w tym Kościele. No i teraz sobie musimy zobaczyć. No jeżeli jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, Chrystus powiedział, że sługa nie będzie większy od swojego mistrza. No to są jego słowa. Jak skończył nas mistrz? I teraz idźmy przez drogę krzyżową, prawda? No różne są w tej chwili zdania, bo słucham i czytam, że Kościół jest w czasie ogrójca. Ja myślę, że w tej chwili już jest dalej. Ogrójec żeśmy minęli. Mnie najbardziej w tej chwili osobiście leży to, kiedy mówią, że jesteśmy w pretorium. Kiedy siedzimy, koronują Chrystusa. Witaj król żydowski, prorokuj, wyzwól siebie, plują na niego. On jest w pobiczowaniu cały skonany, wiedząc, co następny krok będzie jeszcze gorszy. I myślę, że dlatego w tej chwili Kościół jest w czasie już pretorium. To jest nie moje osobiste zdanie. No, słyszałem od wielu naprawdę ludzi wielkiego formatu i ludzi duchowych z całego świata, że w tym momencie jesteśmy. I tak jest. Kiedyś ostatnio czytałem na jednym z portali internetowych, gdzie było na 14 różnych wiadomości, które tam były najważniejsze, 7 było o Kościele. Oczywiście niepozytywnych, strasznych. I teraz, gdybym ja był 16-17-latkiem, 20-latkiem, to ja bym Kościół omijał szerokim łukiem. No ale to już trwa od jakiegoś czasu, nie? Rzeczywiście wiemy, że to jest, że część z tych rzeczy jest prawdą, ale to dzisiaj wychodzi, prawda? Dziś diabeł rozdaje karty. To, co wszystko zamietliśmy pod dywan, to wszystko przemilczeliśmy, to, co wszystko chcieliśmy ułożyć się z tym światem, on mówi ci bardzo dobrze, wspaniale, nie ma żadnego problemu. Ale on te karty trzyma sobie tutaj, w rękawie. I on teraz te karty wyciąga i on tymi kartami gra. I dobija tych wszystkich, którzy są niestety bardzo słabi, którzy w tej chwili są chwiejni, którzy są chrześcijanami po prostu tylko z nazwy. No i po prostu my ich tracimy. Także jako kapłan, jako osoba wierząca, chrześcijanin, katolik, w tej chwili siedzę razem przy Jezusie w pretorium. I mam tą wizję, że będzie jeszcze gorzej. To nie to, że będzie lepiej. Musimy to przejść. No, czytamy w tych różnych dzisiejszych proroctwach. No, niektóre są pewno prawdziwe, niektóre może są nieprawdziwe. Jest zalew tego. Ale widzimy, że ten czas przyspieszył niesamowicie.
tych ostatnich, już nawet nie roku, ale ostatnich miesiącach. I wiemy, że musimy wejść na tą drogę krzyżową. Wiemy, że nie ominiemy tego. Ilu ludzi zrezygnuje, zdejmie ten krzyż, odejdzie? Na pewno wielu. I to widzimy dzisiaj, prawda? Puste kościoły, młodzież odeszła, odchodzący księża, zakony pełne korupcji, prawda? Biskupi skorumpowani, skandal za skandalem. To wszystko wychodzi. Na Zachodzie to już wychodziło i jeszcze wyjdzie. To jest tykająca bomba po prostu. A w Polsce to samo się dzieje. Czy my przed tym uciekniemy? Na pewno nie. To trzeba być głupim i naiwnym, żeby myśleć, że wszystko będzie dobrze, że ta narracja oficjalna jest tak cudowna i wspaniała, że to są przejściowe kryzysy, że wrócimy dalej, prawda, do tego, co było. Obym się mylił. Ja nie mówię, nie jestem tutaj, rozumów wszystkich nie zjadłem, ale myślę, że kościoły będą puste. Zostaną naprawdę wierni. I to nie wiadomo, czy w tych kościołach, czy czasem nie będzie tak, że wierni będą, żeby słuchać prawdy, żeby mieć kapłana, który wierzy i jest, żyje zgodnie z tradycją nauczania kościoła. Trzeba będzie takiego księdza szukać. Trzeba będzie do niego jeździć. To, co mówią, będzie kościół mały, domowy, w grupach. A duże katedry będą stały, będą bilety. Tu kiedyś odprawiano, tu kiedyś były, prawda, uroczystości. A może nawet nie będą stały, będą tak dzisiaj już się maluje, prawda, sprejuje, rzuca, pali to, co się dzieje w Kanadzie. Płoną kościoły dzisiaj. Płoną dlatego, dlaczego nas nienawidzą. Bo kiedyś coś żeśmy ukryli. Tam kiedyś była zbrodnia. Dzisiaj diabeł to, tak powiedziałem, wszystko daje na powierzchnię. I on tak gra tymi kartami. Dlatego słowo, które dzisiaj jest najważniejsze, jest wybrać. Jako ksiądz, bo starzem już, wieloletnim, codziennie muszę wybrać. Wiem, że ten wybór w tej chwili będzie trudny. Po tym pluciu, po tym oskarżeniach, po tym wszystkim, co teraz nas spotyka i będzie spotykać, zacznie się w tej chwili droga krzyżowa. Czy ja będę miał siły wziąć ten krzyż? Naprawdę? To już nie taki krzyż, co chodzę po górkach, czy od drogi krzyżowej, lukrowany, fajny, taka lekka przygoda, nawet te ekstremalne drogi krzyżowe, piękne. Ale to też jest tylko jakaś nasza ludzka przygoda, prawda? Zrobiłem. Ale kiedy przyjdzie ta prawdziwa droga krzyżowa, kiedy przyjdzie już ten płacz i niepewność w sercu, czy starczy mi siły, abym był tym, kim jestem, abym stanął w prawdzie, abym potrafił, to jest piękne słowo, zaryzykować. Nawet swoje imię, swoje kapłaństwo potrafił zaryzykować. Sam nie znam siebie. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi pomoże. Jeśli chcesz promować wartościowe treści, kliknij polubienie pod filmem. Możesz też wspierać nas finansowo za pomocą przycisku Wesprzyj na YouTubie oraz na Patronite. Każda, nawet najmniejsza wpłata pomaga nam realizować kolejne zdjęcia. Dziękujemy.